Dobrze, Szanowni Państwo, drodzy paneliści, drodzy nasi goście, uczestnicy dzisiejszego wydarzenia, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji Polska ONZ, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wszyscy o niej słyszeli, natomiast nie wszyscy do końca wiedzą, jaka jest jej rola, jaka jest jej funkcja. Dla jednych jest to obca organizacja, struktura ulokowana gdzieś za oceanem, która wszystkim kojarzy się tylko z tym, że corocznie odbywają się spotkania przywódców państw, członków Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Natomiast dla innych ONZ to jeszcze element postzimnowojennego układu, który powstał w 1945 roku celem zapewnienia światu pokoju i bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Dziś, w roku 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, mamy doskonałą okazję, aby dokonać bilansu funkcjonowania tej organizacji, podsumować jej dokonania, ale także zastanowić się i spojrzeć na jej działania dzisiaj, ale zastanowić się, co powinno zmienić się w przyszłości. Dlatego w tytule konferencji mamy przyszłość, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mam nadzieję, że konferencja ta dostarczy Państwu wiedzy w zakresie Organizacji Narodów Zjednoczonych i rozwinie także wiele wątpliwości, które jeśli chodzi o działalność tej organizacji się pojawiały. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi, który prowadzony jest w latach 2019-2021 przez Instytut Spraw Obywatelskich. Jest to zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim animowanie, organizowanie debat i promocja polskiej polityki zagranicznej w regionie. Wśród naszych zadań mamy także organizację warsztatów edukacyjnych dla szkół, które dotyczą szeroko pojętych problemów ze sfery stosunków międzynarodowych. Jeśli chodzi o scenariusz naszej dzisiejszej konferencji, jest następujący. Rozpoczynamy od powitania i tutaj z mojej strony, ze strony koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, moje imię i nazwisko to Paweł Marczak. Następny głos oddam prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych, panu Adamowi Dziedzicowi. Kolejno pan Adam także wprowadzi krótkie wystąpienie dotyczące funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych i rozpoczniemy pierwszy panel pod tytułem Kiedy to się zaczęło? Polska w ONZ od 1945 roku do 1990. Misje pokojowe, misje humanitarne, pierwsze polskie, niebieskie hełmy. Moderatorem tego panelu jest pan Wojciech Aleksander Ługowski. Natomiast z panelistami pani Aleksandra Rutkowska z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Witam serdecznie. Jest także pan dr Czesław Marcinkowski, uczestnik misji pokojowych, członek założyciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Następnie będzie czas na przerwę, na poczęstunek i rozmowy w kuluarach. To będzie także okazja do rozmowy z naszymi panelistami. Przejdziemy do drugiego panelu po przerwie. Panel nosi tytuł Dziś jesteśmy tu, a gdzie chcemy być jutro? Kadencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i Radzie Praw Człowieka oraz plany na przyszłą rolę Polski w tej organizacji. Moderatorem tego panela jest pan Marcin Giełzak z Fundacji Ambitnej Polski. Witam serdecznie. Natomiast panelistami tego panelu są pan dyrektor Jerzy Bałowski, dyrektor Departamentu Praw Człowieka i Narodów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pan dr Szymon Zaręba, koordynator programu Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i pani Agnieszka Wójcik, młodzieżowa delegatka RP do ONZ w kadencji 2019-2020. I następnie odbędzie się zamknięcie naszej dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze z tego miejsca wykorzystać okazję do podziękowań w stosunku do pana Adama Dziedzica i Organizacji Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce za współpracę i organizację tego dzisiejszego wydarzenia. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zgromadzić większą salę z uwagi na dzisiejsze okoliczności. Natomiast mam nadzieję, że ta konferencja dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania, jak wspomniałem, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oddaję już głos panu Adamowi. Rozumiem, z mikrofonu nie będę korzystał, bo ja oczywiście się dołączam tutaj do podziękowań. Z panem Pawłem byliśmy w kontakcie tak naprawdę od listopada, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o przygotowanie całego tego wydarzenia. Także bardzo dziękuję za współpracę, naprawdę ona przebiegała wzorowo. Dziękuję też Państwu za obecność dla niektórych, jak widać, wczesnej porze. Mam nadzieję, że dyskusje tutaj będą bardzo owocne. Na wstępie jeszcze tylko nadmienię, dla najbardziej aktywnych gości, słuchaczy, mamy tutaj publikacje, które zostaną rozdane osobom, które będą najbardziej aktywnie brały udział w całej dyskusji w ciągu dnia.
Szanowni Państwo, pozwolę sobie powiedzieć parę słów o działalności ONZ-u. Przytoczę również tak zwane Wicked Problems. Wytłumaczę, o co chodzi za chwilę i dlaczego o tym powiem. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że obywatel każdego państwa dzisiaj na świecie ma prawo, zasługuje, ma prawo do bezpieczeństwa swojego, jak i swoich bliskich. Instytucje międzynarodowe takie jak ONZ czy NATO no niewątpliwie odegrały ogromną rolę w budowaniu współczesnego porządku geopolitycznego na świecie. Państwa narodowe po traumie obu wojen światowych potrzebowały nowych reguł działania. Właśnie to nastawienie, właśnie to przekonanie, że potrzebny jest dialog, potrzebna jest budowa debaty publicznej, to przekonanie właśnie zaowocowało tworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych dokładnie 75 lat temu. Polska, jak tutaj będziemy też o tym rozmawiać, Polska jako jeden z państw założycieli działa w ONZ-cie aktywnie od momentu powstania, wspierając pozostałych członków w realizacji postanowień Karty Narodów Zjednoczonych. Warto tutaj w tym miejscu wspomnieć, iż nasz kraj był m.in. inicjatorem Konwencji o prawach dziecka ONZ-u. W zeszłym roku obchodziliśmy 30-lecie tejże konwencji. W latach 2018-2019 już po raz szósty zasiadaliśmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Od tego roku do końca 2022 roku Polska będzie pełniła funkcję, będzie zasiadała w Radzie Praw Człowieka. Szanowni Państwo, obecnie na świecie ponad 1,5 miliarda ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. Obywatele na całym świecie walczą o swoje podstawowe prawa, podczas gdy zmiany klimatu i z nimi związane klęski żywiołowe stają się coraz bardziej problematyczne zarówno dla społeczeństwa, dla decydentów, polityków, naukowców, ale też również zwykłych obywateli. Obecnie my jako zwykli obywatele zmagamy się z tymi problemami niemalże codziennie. To, co przychodzi mi na myśl, to fakt, że dzisiaj nie mamy do czynienia z tak zwanymi zwykłymi problemami, jakie dotychczas spotykaliśmy. Mamy natomiast do czynienia z tak zwanymi wicked problems. Może to być tłumaczone na problem złośliwy. W potocznym tłumaczeniu jest to problem, który jest niemalże nie do rozwiązania. Termin ten pierwszy raz ukazał się w 1973 roku w artykule autorstwa Horsta Rittela oraz Melvina Webera. Pojęcie jest to używane do opisania najważniejszych i tak naprawdę najtrudniejszych do rozwiązania problemów, wyzwań, z którymi się mierzymy. Chociaż obecnie nie ma tak naprawdę jednej definicji tego problemu, wicked problem, o którym wspomniałem, wielu naukowców, wielu badaczy próbowało rozwinąć ten termin na wiele różnych sposobów. Natomiast jedna z najczęstszych definicji problemu, która jest powszechnie teraz używana, pojawiła się w artykule australijskiego profesora Briana Heda w artykule w 2008 roku, gdzie zidentyfikowano trzy podstawowe aspekty tak zwanych problemów nieuleczalnych, tak zwanych wicked problems. Jest to aspekt tak zwany interdependence, zaraz rozwinę oczywiście te kwestie, uncertainty i value divergence, czyli w takim tłumaczeniu na polski odnosi się do, po pierwsze do faktu, że te problemy, o których my rozmawiamy, one wszystkie są w mniejszy lub większy sposób ze sobą połączone. Tak samo decydenci, którzy próbują rozwiązać te problemy, również są ze sobą połączeni w jednej pańczynie. Termin uncertainty odnosi się przeważnie do aspektu, że jeżeli próbujemy rozwiązać jakiś problem, dajmy na to kryzys humanitarny, dajmy na to zmiany klimatyczne, czy kryzys klimatyczny. My tak naprawdę nie wiemy do końca, nie mamy 100% pewności, jak nasze działania wpłyną na ten problem, czy zostanie on rozwiązany, jakie będą też skutki uboczne. Więc to jest bardzo duża niewiadoma pod tym kątem. Trzeci aspekt, poniekąd mój ulubiony, najbardziej rozwinięty, value divergence, czyli różnorodność, jeżeli chodzi o wartości. Tutaj mówiąc o tym, nawiązuję do takiej sytuacji, załóżmy, że mamy kryzys klimatyczny. Generalnie zgadzamy się, że trzeba coś z tym problemem zrobić. Jest takie generalne przeświadczenie, zgadzamy się, większość osób się zgadza, jest to problem, musimy go rozwiązać. Tak? Każdy, czy to osoby z biznesu, politycy, społeczeństwo, naukowcy, ludzie młodzi,
zgadzają się, że problem trzeba rozwiązać. Natomiast każda z tych grup, każdy aktor, który jest powiązany z tym problemem, ma zupełnie inny pomysł, jak go rozwiązać. No i tutaj wynika kolejny problem, który też jest właśnie cechą tak zwanych wicked problems, że mimo tego, że jest zgoda co do tego, że musimy coś zrobić, kompletnie nie ma zgody do tego, jak to zrobić. Co powoduje, że problem jest niemalże nie do rozwiązania. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ po pierwsze to właśnie ONZ jest platformą do rozwiązywania tego typu problemów, a przynajmniej pozwala odnieść się do tych kwestii, do tych wyzwań w sposób cywilizowany, w drodze dyskusji, w drodze debaty. ONZ daje platformę, gdzie nie powodujemy konfliktów, nie uciekamy od razu do konfliktów zbrojnych, mamy możliwość debaty, mamy możliwość dyskusji. Oczywiście pomimo katastrofalnych w skutkach porażek, takich jak na przykład ludobójstwo w Rwandzie, czy nadal nierozwiązany konflikt w Syrii, trzeba jednak pamiętać o tym, że o ogromnej roli, jaką pełni ONZ, jako miejsce, właśnie jako forum do dyskusji, do debaty, do wymiany poglądów. Zarówno ONZ, jak i Rada Bezpieczeństwa są cenioną i szanowaną międzynarodową instytucją, które zapewniają szefom państw możliwość dyskursu na temat kryzysów zamiast bezpośredniego uciekania do użycia siły. Szanowni Państwo, niewątpliwie przez te ostatnie 75 lat działalności Organizacja Narodów Zjednoczonych stała się najważniejszą areną międzynarodową, na której toczy się w dniu dzisiejszym debata, bardzo często zakończona bardzo konkretnymi rozwiązaniami i propozycjami. Jednym z przykładów bardzo konkretnych jest przyjęta w 2015 roku Agenda 2030, przyjęta przez wszystkich członków, przez członków ONZ-u, Agenda 2030, czyli 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wyróżniającym się czynnikiem Agendy 2030 jest fakt, że w przeciwieństwie do celów milenialnych, które były przed 2015 rokiem, Agenda 2030 została stworzona poniekąd przez obywateli, dla obywateli. Jest to inicjatywa bardzo oddolna i za to też ONZ był bardzo chwalony, że wsłuchuje się w te problemy, wsłuchuje się w tą krytykę, że ONZ jest bardzo, tak jak Paweł mówił na początku, poniekąd abstrakcyjny i chodzi im o to tutaj też poniekąd przez Agendę 2030, żeby oddać głos obywatelom. Dzisiaj również w ramach 75. rocznicy ONZ-u sekretarz generalny Antonio Guterres również bardzo stanowczo zmienia kurs. On już nie chce rozmawiać o przeszłości, nie chce rozmawiać o sukcesach, on chce mówić o przyszłości, czyli ten panel, który nastąpi po naszym pierwszym panelu. Tutaj przede wszystkim ONZ, szefostwo ONZ-u chce oddać głos ludziom młodym, chce oddać głos obywatelom. Tutaj jest właśnie ten nowy aspekt, że oddajemy głos mieszkańcom, niekoniecznie zamykamy się w gabinetach i dyskutujemy tylko i wyłącznie między sobą. Sposób, w jaki to ma być osiągnięte? UN 75 Discussion. To jest globalna dyskusja zainicjowana przez sekretarza generalnego ONZ-u. Każdy może wziąć udział w takiej dyskusji. Czy to w firmie, czy to w domu, czy w zwykłej rozmowie podczas kolacji, może zorganizować konferencję, mniej lub bardziej formalne spotkanie. Natomiast chodzi o to, żeby każdą taką dyskusję, a szczególnie jej konkluzję, zarejestrować na stronie UN 75 Join the Global Discussion. Czyli tak naprawdę każda osoba może wziąć udział w formułowaniu przyszłości ONZ-u, ponieważ te konkluzje, które będą łącznie zbierane później przez sekretariat ONZ-u, będą przedstawione na najbliższym zgromadzeniu ogólnym we wrześniu w Nowym Jorku. Także to nie będą puste słowa, to będą aspekty, które będą później przekazane właśnie decydentom od obywateli w górę. Czyli znowu wracamy do tej oddolnej inicjatywy. Szanowni Państwo, tak na zakończenie, ja nie mam różowych okularów. Nie ulega wątpliwości, że ONZ nie przetrwa w XXI wieku, jeśli zwykli ludzie na całym świecie nie będą uważać, że służy ta organizacja wszystkim. Jeśli nie będzie chronić w sytuacjach konfliktowych, czy cywilnych i międzynarodowych, zwalczać ubóstwa, głodu, chorób i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Natomiast właśnie też dlatego, pomimo niedociągnięć, pomimo kilku porażek, o których ONZ otwarcie mówi, pewnych słabości,
My wszyscy powinniśmy wspierać tę organizację i pomagać w osiąganiu kolejnych sukcesów. Państwa obecność tutaj dzisiaj, Państwa obecność podczas dzisiejszej dyskusji, mam nadzieję zaangażowanie podczas dzisiejszej dyskusji, również wpisuje się w tę ideę. Także ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Zaproszę teraz Wojciecha Aleksandra Łukowskiego, moderatora pierwszego panelu. Wojtek też przedstawi naszych panelistów. Także bardzo dziękuję za uwagę i życzę owocnej dyskusji. Szanowni Państwo, witam wszystkich zgromadzonych, naszych panelistów. Szanowni Państwo, witam wszystkich zgromadzonych, naszych panelistów, gości, przyjaciółki, którzy także się pojawili, dzięki którym dzisiaj mogę być w tym miejscu. Chciałbym przede wszystkim zaprosić na nasz pierwszy panel odnośnie historii polskiego humanitaryzmu w ONZ pod tytułem Kiedy to się zaczęło? Polska w ONZ od 1945 do 1990 roku. Misje pokojowe i humanitarne pierwsze polskie niebieskie hełmy. Panią Aleksandrę Rutkowską z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz pana doktora Czesława Marcinkowskiego, uczestnika misji pokojowych, członka założyciela Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ do dyskusji na temat naszej polskiej historii w ONZ. Zapraszam bardzo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękujemy za to zaproszenie. Ja od razu na wstępie powiem, że pan doktor będzie tą osobą, która więcej powie o przeszłości i ja dużo więcej na temat teraźniejszości i tego, jak z perspektywy organizacji, którą reprezentuję, wygląda właśnie współpraca, jak wyglądała przez ostatnie tak naprawdę dekady współpraca praktycznie właśnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Proszę pan wyjaśnić. Dzień dobry państwu. Nie wiem, dlaczego ja mam więcej mówić. Zazwyczaj to, jak ja znam życie, to panie mówią więcej. No ale jakoś to znajdziemy się. Znajdziemy jakiś kompromis absolutny. Absolutnie kompromis i będzie dobrze. Proszę państwa, no cóż, temat jest niezwykle ciekawy, nośny zapewne w konkluzje i we wnioski, które nasuną się w trakcie tej debaty, a później po debacie. No i mam nadzieję, że będziemy aktywnie wszyscy pracować na tym, żeby to było fajne, ciekawe spotkanie. A szanowni państwo, może ja tak tylko jeszcze słowem wstępu wspomnę, iż Rzeczpospolita Polska jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od samego początku, od konferencji w San Francisco i roku 1945, uznawana również jako państwo założyciel ONZ. Jeżeli chodzi o polskie misje zagraniczne, nie możemy tutaj ograniczać się w naszej historii jedynie do pamiętnych już w zasadzie misji na terenie byłej Jugosławii. To jest także wyjazd polskich żołnierzy na początku 1990 roku do Kambodży, jedna z pierwszych misji w Polsce już po przemianach ustrojowych. To także były misje w Libanie, to były misje w Somalii, a także krótki epizod Polski obecnej nawet w trakcie konfliktu koreańskiego po stronie północnej, nie z ramienia ONZ-u, ale generalnie w ramach misji humanitarnych. Myślę, że możemy tutaj zacząć w zasadzie od takiego pierwszego pytania, dość istotnego dla Polski rodzącej się z popiołów, dla Polski, która przeszła niesamowity horror II wojny światowej, a która musiała na tej arenie geopolitycznej zaistnieć. I tutaj takie pytanie, jakie zadania stały przed Polską po II wojnie światowej w kwestii tej współpracy humanitarnej międzynarodowej? Pan doktor zacznie, czy? Proszę bardzo. Dzień dobry państwu raz jeszcze. To, co jest kluczem, tak jak wspomniałam, przede wszystkim skupię się na, pozwolą państwo na teraźniejszości,
też ekspertką na temat przyszłości, myślę, że jeszcze nie jestem też między innymi z racji wieku, to co jest kluczem tak naprawdę, to uświadomienie sobie, że jako państwo dziś Polska jest jednym z 30 najbogatszych państw świata. To, co się zmieniło po II wojnie światowej, czyli nasza pozycja, to znaczy my teraz jesteśmy krajem, jesteśmy wspólnotą obywateli, przed którą stoją zadania, aby wesprzeć teraz, okazać solidarność tym państwom, które są w tej sytuacji katastrofalne. Tak jak pan Adam rozpoczął tę dyskusję, mówiąc o tym, jak gigantyczne wyzwania stoją przed nami, przed Organizacją Narodów Zjednoczonych, przed poszczególnymi organizacjami, takimi jak moja, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, z którymi współpracujemy, wydaje mi się, że to jest ta kluczowa zmiana, to znaczy, czy zmiana naszej pozycji jako tych, którzy pełnią rolę wspierającą, a nie tą, która tę pomoc otrzymuje. Od tego zacznę, nie wiem, czy mogę więcej już na temat tego, jak to wsparcie winno wyglądać, albo jak wyglądało w tej ostatniej dekadzie, to potem panu prowadzącemu to pytanie. Myślę, że moglibyśmy jeszcze poruszyć właśnie taki aspekt tego, co tak naprawdę było konieczne, powiedzmy, w tych latach 40., 50., 60., kiedy tak naprawdę ten ruch humanitarny rozpoczął swoją działalność, i myślę, że to pytanie skieruję do szanownego pana doktora. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, po II wojnie światowej Polska znalazła się w gronie państw, które korzystały z pomocy międzynarodowej, z pomocy gospodarczej w celu, wiadomo, odbudowy ze zniszczeń, którymi nas obarczono w wyniku 6-letniej wojny. W tym czasie pierwszych 10-15 lat w zasadzie nasza zewnętrzna pomoc humanitarna, uważam, nie była prowadzona. No nie mieliśmy sił i środków na to, żeby podjąć się tego zadania. Nasza obecność w misji nadzoru i kontroli w Korei Północnej, czy w ogóle na Półwyspie Koreańskim w latach 1953, nawet do 1990 roku ta operacja, ta misja trwała z różnymi przerwami, okresami, to nie była misja, nie były to działania związane z pomocą humanitarną. Tam chodziło o zwykłe, po prostu fizyczne rozdzielenie militarnych sił, które na Półwyspie Koreańskim były. Więc w związku z tym tutaj nie możemy o nic mówić. Następna taka misja była, operacja była w Nigerii. Też poza strukturami ONZ, też liczyła ta misja raptem aż czterech oficerów i pracowników cywilnych z ministerstw, natomiast też nie miała żadnych środków na to, żeby pomoc humanitarną udzielać. Więc w zasadzie takie pierwsze otwarcie, pierwsze wyjście z pomocą humanitarną dla stron, w których myśmy się znaleźli, czy nasze kontyngenty się znalazły, to był rok 1973 i pierwsza obecność w misji w Egipcie i na Bliskim Wschodzie UNIF. I z tym, że organizacja pomocy humanitarnej na tej misji przez kilka kolejnych lat obejmowała w zasadzie pomoc udzielaną przez żołnierzy będących w kontyngencie dla mieszkańców sąsiednich rejonów. Przede wszystkim dotyczyła ona pomocy medycznej. Rodziny, dzieci, które były w pobliżu i miały potrzebę uzyskania pomocy doraźnej, taką pomoc uzyskiwały. Były to organizowane między innymi tak zwane białe niedziele, białe tygodnie, gdzie lekarze i pielęgniarki z kontyngentu będące częścią medyczną tego,
tej siły, miały kontakt z ludnością cywilną. Druga misja nasza na Bliskim Wschodzie, typu pod nazwą Andow, również specjalnie nie zajmowała się pomocą humanitarną w takim sensie, jak my to rozumiemy dzisiaj, na dużą skalę, przy pomocy dużych sił i środków. Natomiast również były wykorzystywane możliwości naszego kontyngentu. Głównie lekarzy, czasami służba żywnościowa, coś tam, jakieś paczki przygotowała, wsparcie dla rodzin, które potrzebowały. I proszę Państwa, to były to w zasadzie chyba początki tej pomocy humanitarnej. Natomiast już o dużej strukturalnej pomocy, czy udziale Polski w strukturalnej pomocy, to bym zaliczył naszą obecność w pomocy udzielanej Etiopii w latach głodu, to jest rok 1985-1987. Wtedy Polska wystawiła polską eskadrę lotniczą dla Etiopii, PEPLE, tak zwane w skrócie. Długo na ten temat niewiele się mówiło. Gdzieś tam jakieś publikacje w pracach były. W każdym bądź razie w zeszłym roku ukazała się pana profesora Grzegorza. Sklerozę miałem. Przypomnę sobie nazwisko, zaraz podam, właśnie poświęcona tej polskiej eskadrze w Etiopii. Opisane są jej działania, sprzęt, wywiady z ludźmi, którzy brali udział. I proszę Państwa, jest to bardzo ciekawe opracowanie. I tu w zasadzie w latach 85-87 rozpoczyna się ten taki konkretna pomoc, początek naszej pomocy. Organizacje pozarządowe w całym tym okresie jeszcze, proszę Państwa, nie występują w ramach świadczenia pomocy humanitarnej. Przyczyn różnych, nie będę analizował, nie miejsce to i czas chyba na to, żeby tymi się problemem zajmować. Natomiast zdecydowana zmiana już występuje w latach 90. ubiegłego roku. Po przemianach społecznych znajdujemy się w okresie, kiedy powstaje społeczeństwo obywatelskie, odzywają się grupy społeczeństwa obywatelskiego, są zawiązywane różne specjalistyczne struktury, między innymi związane z pomocą humanitarną dotyczącą poszkodowanych w konfliktach i wojnach. W 1996-1997 roku, gdy pełniłem służbę w Bośni i Hercegowinie w kontyngencie IFOR i SFOR, proszę Państwa, już pojawiały się na Bałkanach polskie organizacje humanitarne z pomocą. Przyjeżdżały transporty samochodowe polskiej akcji humanitarnej między innymi i miały sprzęt medyczny, lekarstwa, jakąś odzież, dużo tego na tych samochodów, a jak na tamte warunki to było dużo. No i w każdym bądź razie zwróciły się te organizacje, bo to nie tylko był Bach, ale i Caritas i kilka innych mniejszych, o to, żeby wskazać miejsca, wskazać punkty, gdzie można tą pomoc dostarczyć, kto jej najbardziej potrzebuje. Ale jednocześnie
zapewnić taką parasol bezpieczeństwa, bo chętnych na tą pomoc trochę było, powiedzmy tak. Zresztą podobnie jak w Afryce, i tu już chyba pani by mogła potwierdzić, nawet do dzisiaj w Afryce pomoc humanitarna podlega ochronie, obronie i tam jest masa różnych struktur nieformalnych, które chcą sobie tą materialną rzecz przywłaszczyć. I proszę Państwa, tu był początku tej pomocy takiej strukturalnej, humanitarnej, dopatrywał się na Bałkanach. No i później to już poszło. Ale zostawmy to, się rozgadałem, przepraszam. Inni też chcą skorzystać z tego głosu. Panie doktorze, ja natomiast właśnie chciałem zadać pytanie pani Aleksandrze na temat tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe w Polsce, ten polski humanitaryzm kształtujący się w zasadzie od lat 90. w ramach tych właśnie organizacji pozarządowych, wspierały, jakie były początki tej pomocy, jak pomagano, jaka była to mniej więcej skala i też taka kwestia, jak ludzie w tamtym momencie, zwykli obywatele, którzy prawda, mają mniejszą moc oddziaływania w tego typu sytuacjach, mogli wspierać te organizacje pozarządowe w tych misjach, w tych akcjach. Dziękuję za pytanie. Ja po raz kolejny odniosę się do tego, czym zajmujemy się przez ostatnie dekady tak naprawdę. I jak wygląda tak naprawdę, od tego zacznijmy, współpraca NGO. Ja reprezentuję organizację pozarządową właśnie z gigantyczną organizacją, jaką są agendy ONZ-owskie wszelkie tak naprawdę. I ta współpraca opiera się na naszym przykładzie od dłuższego czasu, jako jest to tak zwana współpraca na poziomie operacyjnym. Często było tak, że organizacje takie jak moja na początku pełniły rolę realizowania pewnych zadań stwarzanych przez czy projektów w ramach agend ONZ-owskich. Od pewnego czasu i to mówią nasze projekty, które realizujemy od 2012 roku, że pełnimy rolę twórców, pełnimy rolę osób, które wdrażają od początku do końca, mają absolutnie swoje struktury. ONZ pełni tak naprawdę rolę w dużej mierze przy naszych projektach teraz donora. Nie we wszystkich, bo powiedzmy, jeśli chodzi o między innymi UNHCR, to jest to, co zostało tutaj między innymi wspomniane wcześniej. On pozwala nam lokalizować, w których miejscach jako organizacja możemy tę pomoc świadczyć, to on dysponuje pełną bazą danych. To on powoduje, że ta pomoc nie jest dublowana, bo to też jest kluczowe, więc on jest taką, mówimy o tym, że to jest taka organizacja matka, która trzyma wszelkie NGOsy, czy polskie, czy zagraniczne, właśnie w ramach jednej rodziny i ta pomoc pozwala koordynować. My jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych realizowaliśmy w ostatnich latach 10 projektów. To było około 18 milionów złotych. Mamy nadzieję, że będzie to w najbliższym czasie więcej, bo teraz między innymi z Światowym World Food Program realizujemy kilka projektów rozwojowych i to, o czym pan doktor wspomniał, to, co jest kluczowe w dyskusji na temat udzielania pomocy, my coraz częściej mówimy o tym, że ta pomoc przechodzi w pomoc rozwojową. I to jest ten kolejny aspekt, jak to postrzeganie pomocy zmieniało się na przestrzeni lat. To znaczy już nie wyobrażamy sobie sytuacji, że nagle zrzucamy jakąś pomoc w postaci worków ryżu, w cudzysłowie, które jakby tak ta pomoc kiedyś wyglądała, tak ta pomoc, którą pewnie Państwo być może mogli też czytać na łamach
książce popełnionej przez panią Lindę Polman, Karawana Kryzysu, bardzo znana książka, która pokazywała wiele też tych ciemnych stron tego, jak ta pomoc nie zawsze w odpowiedni sposób była udzielana. Dlatego ja tak cały czas wracam do tej teraźniejszości, bo musimy pamiętać o tym, że po pierwsze sposób udzielania pomocy bardzo się zmienił. To jest to, co też na początku mówił pan Adam, że oddajemy głos z jednej strony młodym, z drugiej strony staramy się realizować rzeczy oddolnie. Czyli to, co my robimy między innymi jako Fundacja PCPM, to większość naszych projektów, które są wieloletnie, ona wynika ze współpracy z lokalnymi partnerami. To znaczy w ramach misji libańskiej, bo pamiętajmy o tym, że na naszych oczach w tym momencie mówimy o kryzysie humanitarnym na niespotykaną skalę. To znaczy myślę, że w tej dyskusji tego, co się dzieje na pograniczu syryjsko-tureckim, nie możemy pominąć i gdzieś mam nadzieję, że będzie chwila na to, żeby o tym powiedzieć i o tym wspomnieć, bo to jest 3-4 miliony ludzi, tak naprawdę w tym momencie nie ma dokąd pójść. To są pytania, które powinniśmy w tym momencie sobie postawić jako mniejsze organizacje, jako co powinno zrobić ONZ, żeby tę sytuację zmienić. W tym momencie żadnych rozwiązań skutecznych nie mamy, a w czasie, kiedy rozmawiamy, toczyło się bombardowanie, ludność cywilna tak naprawdę jest w pułapce i nie ma żadnej możliwości pomocy. Więc to pozwalam sobie dlatego i tak tam teraźniejszość w tej dyskusji cały czas przymycam. Czy jeszcze na temat samego funkcjonowania? Myślę, że jeszcze taka bardzo ważna kwestia, patrząc dzisiaj z perspektywy właśnie osoby takiej powiedzmy z ulicy, a jak wygląda możliwość właśnie pomocy, udzielenia pomocy przez takiego zwykłego obywatela na chwilę obecną organizacjom humanitarnym, a jak powiedzmy wyglądało to w latach 90., kiedy się to kształtowało. Z racji tego, że dzisiaj mamy kampanie informacyjne, mamy przede wszystkim dostęp do bardzo wielu mediów, możemy tą pomoc wyrażać w sposób finansowy, ale nie tylko. Tyle, że wydaje mi się, że kiedyś nie było takich możliwości. Te organizacje były jednak skazane na pomoc albo stricte państwową, albo na pomoc ONZ-u w kwestiach finansowych i realizacji swoich zadań. Jak to wyglądało? To znaczy, tak. I tak naprawdę jako organizacja, my akurat mamy także ten dział fundraisingu, który zajmuje się współpracą. Bo po pierwsze, świadomość jest większa, bo mamy różne kanały komunikacji. To jest tak, że jeżeli teraz każdy z nas weźmie telefon do ręki, będzie wiedział, co się dzieje w danym punkcie na mapie świata. Więc te konflikty są coraz bliżej nas. To jest tak, że my nie możemy już na nie zamykać oczu. Więc po pierwsze, ta wiedza jest większa. Więc to już ta świadomość i chęć, tak naprawdę plus otwarcie się pewne na to, co się dzieje w innych częściach świata, mamy na to możliwość, czy są takie możliwości. Z drugiej strony, to co jest ciekawe, nie zawsze to się zmienia w naszej świadomości, to znaczy my bardzo często spotykamy się z tym, że zwracają się do nas ludzie z ulicy właśnie, pytając, czy mogą coś zawieźć, czy mogą coś przetransportować. Teraz pomoc humanitarna to już nie są ciężarówki żywności wysyłane na w rejony konfliktu. Tak? Dziękuję za to doprecyzowanie. Teraz częściej zastanawiamy się, w jaki sposób zaangażować gospodarki danych państw, żeby ta pomoc była kompleksowa. To znaczy, to jest szalenie ważne, żeby uświadamiać też właśnie osoby z wszystkie siedzące tutaj i te osoby, z którymi rozmawiamy, współpracujemy, że tak naprawdę te środki finansowe to jest klucz, bo my chcemy te środki przekazywać osobom, które pracują na miejscu. Większość misji libańskiej, to jest nasza największa misja i właśnie ona
od 2012 roku, czyli niemal od początku kryzysu syryjskiego, my jesteśmy na miejscu i od tego czasu tak naprawdę jesteśmy dzień w dzień jesteśmy w stanie weryfikować to, co na Kopernicu się dzieje. Większość naszego zespołu to są Libańczycy, to są osoby, które najlepiej znają problemy, najlepiej znają też ten płaszcz kulturowy, który jest w danym miejscu. W Sudanie Południowym, gdzie mówimy o klęsce głodu, państwie najmłodszym na świecie, które tak naprawdę zostało zbudowane na wojnie, współpracujemy również z lokalną organizacją. To jest sposób na to, żeby te środki gdzieś po drodze się nie gubiły. I wcześniej, wydaje mi się, tej świadomości, znaczy wcześniej ta sytuacja tak nie wyglądała, my nie do końca stwarzaliśmy struktury i chyba też na poziomie języka mówienia o pomocy to się bardzo dużo zmieniło od wspomnianych przez pana lat 90. Ja pozwolę sobie na taki brzydki kolokwializm. To nie jest tak, że biali Europejczycy jadą zbawiać świat. Absolutnie nie. Naprawdę, jakby osoby, z którymi współpracujemy na miejscu, organizacje, z którymi współpracujemy na miejscu, one naprawdę najlepiej wiedzą, jak należy dany problem rozwiązać, jak tę daną rzecz wdrożyć, dany projekt wdrożyć. Bardzo ciekawe, współpracujemy bardzo blisko z kooperatywami kobiecymi w Palestynie. I w ubiegłym roku spotkałam się właśnie z jedną z takich przedstawicielek, panią Iman, która opowiadała, że no tak, czasami zdarza się, że przychodzą do nas organizacje z propozycją danego projektu. Mówimy, ale nie, no to się tutaj nie sprawdzi i odrzucamy. Znaczy ta świadomość tego, że czy kraje, z którymi współpracujemy, mają większą świadomość tego, że ta pomoc musi być skuteczna, musi być konkretna. A nie materialna, tylko głównie jakby doprowadzająca do tego, że my znajdujemy sposoby na poprawienie tej sytuacji. W ramach przykładu pozwolę sobie jeszcze wrzucić, żeby już nie mówić za dużo. Świetnym przykładem jest projekt keniński, który realizujemy właśnie z polską pomocą w Kenii. To jest projekt, który pokazuje, jak ta pomoc winna wyglądać. To znaczy, od 2014 roku rozpoczęliśmy tam szkolenia strażackie. Ja może zrobię krótkie wprowadzenie. Kenia jest państwem, w którym żyje ponad 40 milionów ludzi i do 2014 roku w całym państwie było około 1000 strażaków. To się wiązało z tym, że dojazd do pożaru trwał wiele godzin. Ludzie byli sfrustrowani, groziło im niebezpieczeństwo. Ta sytuacja była rzeczywiście trudna do rozwiązania, a jakby służby publiczne to jest podstawa do tego, żeby społeczeństwo się rozwijało, jakby to bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa miało. To też wynikało z sytuacji, że poszczególne hrabstwa, bo tam nie mówimy o, to są takie odpowiedniki naszych województw, zostały obciążone w jakiś sposób rozwiązaniem tego problemu. To znaczy nie miały wsparcia od kenijskiego rządu. Więc to, co my stworzyliśmy cykl szkoleń. Najpierw dla strażaków, później dla osób, które są szkoleniowcami i to byli już Kenijczycy, a w ostatnim etapie zbudowaliśmy centrum szkoleniowe, które teraz rokrocznie będzie na rynek pracy tysiące kolejnych strażaków wyprowadzać. To jest ta zmiana, która nastąpiła. Teraz mamy świadomość tego, że nie chodzi o wyrzucanie żywności i przekazywanie jej, nie chodzi o pomoc materialną, chodzi o konkretne działanie, konkretne rozwiązania, o angażowanie ludzi w projekty, którzy mają o danym rejonie świata największą wiedzę. Nie ma czegoś takiego jak człowiek, który może odpowiadać za wszystko, tak naprawdę odpowiada za nic. Więc w zależności od misji, czy to jest kwestia Bliskiego Wschodu, tam w dużej mierze pracują z nami Libańczycy, pracują z nami ludzie, którzy koordynują projekty z Polski, ale są świetnymi arabistami. Chodzi o to, żeby konkretnie dana osoba zajmowała się danym rejonem świata. Oczywiście są kraje, bo obecnie na świecie ponad 820 milionów ludzi cierpi głód.
są sytuacje właśnie w Sudanie Południowym, kiedy najpierw musimy zabezpieczyć te podstawowe potrzeby i oczywiście wiele państw wciąż w takiej sytuacji jest, ale generalnie jeśli mówimy o pomocy, udzielaniu pomocy, to to przede wszystkim się zmieniło. Po pierwsze podejście do osoby, której pomagamy, czyli ta podmiotowość, a po drugie strategiczne i konkretne rozwiązania, które tę pomoc pozwolą we właściwy sposób nieść. Dziękuję Pani Aleksandro. Chciałem się tutaj zwrócić teraz z takim pytaniem do szanownego Pana doktora z racji w zasadzie tego, że polskie misje humanitarne już powiedzmy w tej Polsce po przemianach ustrojowych były dość mocno powszechne, powiedziałbym, w porównaniu do tych innych misji wcześniej w polskiej opinii publicznej. Tutaj bardzo mocno też wydaje mi się ukształtowały te właśnie misje na terenie byłej Jugosławii. I chciałbym właśnie w ramach tego zagadnienia prosić o takie w zasadzie omówienie tych misji w latach 90. A także zapytać tutaj szczególnie o polską misję w Kambodży, z racji tego, że jest to temat, który powoli wychodzi na światło dzienne. Była to pierwsza misja Wojska Polskiego w zasadzie, która już odbywała się w III Rzeczpospolitej i która też niekiedy budzi pewne kontrowersje, chociażby z racji tego, że ci żołnierze zostali wysłani, mówi się o tym, jakoby zostali wysłani bez wcześniejszego przeszkolenia, jakoby ta misja była czymś, co otworzyło polskiemu rządowi oczy na tą współpracę zagraniczną i operacje humanitarne. Dziękuję. Pytanie bardzo, bardzo fajne, wymagające dużej wiedzy politologicznej, żeby na nie odpowiedzieć, ale i praktycznej. Proszę Państwa, w dyskusji nad obecnością naszą w misji UNTAC, czyli tej kambodżańskiej, wypowiadają się ludzie różnorakiej wiedzy, powiedzmy, i doświadczenia. Czy był kontyngent nieprzygotowany? Kontynent był przygotowany, z tym, że jedna uwaga generalna, był przygotowywany w całkiem innym kierunku, w innym klimacie. Był przeznaczony w pierwszej wersji na Saharę Zachodnią, to operacji MINURSO. Inny klimat trochę, prawda? Weźmy pod uwagę skraj Sahary. Konflikt w Kambodży, który narastał w tym czasie, spowodował to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła trochę priorytety i poszukiwano kontyngentu, który był przygotowany. No, okazało się, że ten polski kontyngent, który był do MINURSO, był jednym z lepiej przygotowanych. Ale to jest, zapadła decyzja, że jedziecie, jedziemy. No, jak zapadła, nie wnikamy w to. Proszę Państwa, byli przygotowani do czego innego, realizowali inne zadania. Pomocy humanitarnej jako taki z tego, co ja wiem, może nie do końca, nie dopowiedziano, nie realizowali w pełnym zakresie, w takim, o jakim my tutaj mówimy i myślimy. Proszę Państwa, sytuacja w Kambodży była wojenna. Trzeba było wyhamować aktywność czerwonych Khmerów. Trzeba było ich odizolować od społeczeństwa, żeby zapobiec mordowaniu własnego narodu. Nie wiem, czy Państwo czytali, jest teraz taka, znaczy nie teraz, już te 3 lata temu ukazała się książka o naszym kontyngencie w Kambodży, człowieka, który był dowódcą tego kontyngentu. Z pierwszej ręki wiadomości były tam i są i przekazywane na zasadzie, są opisane dwie akcje podobne, jak Państwo może oglądali film
Karbale. Karbale. Proszę Państwa, więc gdzie dochodziło do walk fizycznych z Czerwonymi Khmerami. Także tu o operacji pokojowej to trochę nie ten. Ja uważam w każdym razie, że to, co było zrobione w Kambodży, ten kontyngent, co zrobił i w ogóle cała misja, co zrobiła, to był kawał dobrej takiej politycznej roboty. Nie wiem, widzę tam na trybunie chyba panów ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej. Nie wiem, jakie panowie mają doświadczenie, gdzie byli, ale mam nadzieję, że w dyskusji dzisiaj później panowie dacie głos ze swojego doświadczenia, jak ta organizacja humanitarna jest organizowana. Proszę Państwa, Kambodża, Bałkany, Liban. Takie mamy hasło zapisane do dyskusji. Na temat Libanu i Afryki moja przedmówczyni pięknie to opisała, przedstawiła. Jestem pełen uznania dla tej pracy, którą oni tam robią. Orientuję się, co robią, ale powiedzmy z tą strażą pożarną nie miałem żadnego pojęcia, że nawet coś takiego robimy. Proszę Państwa, o Bałkanach ja wspomniałem. Nie będę rozszerzał ten temat. Mam książeczkę taką, w której jest na przedstawiony schemat działalności organizacji pozarządowych w rejonie konfliktowym. Tej książeczki nie będę Państwu dawał do ręki, bo pewnie nie wróci do mnie, ale po przerwie, czy w czasie przerwy, jeżeli kogoś z Państwa zainteresuje, ja będę trzymał książkę dwoma rękoma, a Państwo będą patrzeć, ewentualnie zobaczyć, jak to wygląda. Ostatni egzemplarz niestety nie dam nikomu. Będę bronił jak niepodległości. Skorzystam z okazji. Proszę bardzo. Pani pierwszeństwo do oglądu na obie pozycje. Proszę Państwa, chciałem uzupełnić i rozszerzyć może naszą ogólną wiedzę o formy i metody współczesnej organizacji pomocy humanitarnej. Podczas naszej obecności w Iraku i w Afganistanie Wojsko Polskie organizowało tak zwane zespoły pomocy, zespoły odbudowy kraju, takie teamy. Składały się one generalnie struktura była z 10 osób o różnej specjalności. Dobre wejście smoka. Byli tam i lekarz był, i przedstawiciel szkolnictwa, i elektryk, i od rolnictwa byli ludzie. I takich zespołów byśmy wystawiali do Iraku było trzy do pięciu. Natomiast do Afganistanu, do każdej prowincji dawaliśmy taki zespół odbudowy kraju. Ta sama mniej więcej struktura. Wiem o tym, co robili, jak robili, wiem skąd brali pieniądze, czy nie zbierali. Niestety tutaj pomoc humanitarna była niemożliwa dla tych zespołów, a pieniądze na funkcjonowanie zespołów odbudowy kraju pochodziły ze źródeł amerykańskich. Tajemnicy chyba nie zdradziłem, a jeżeli zdradziłem, to już trudno. I proszę Państwa, dużo te zespoły zrobiły w odbudowie kraju. Jest inna teraz jeszcze pozycja, pojęcie i forma działania, tak zwany CIMIC, współpraca cywilno-wojskowa, Civil Military Cooperation. Polega na tym, że w strukturze kontyngentów są komórki, które zajmują się współpracą cywilno-wojskową. Polega ona na tym, że przedstawiciele jakiegoś dowolnego kontyngentu w rejonie stacjonowania nawiązują kontakt z władzami administracyjnymi i wspierają je
w realizacji różnych programów, odbudowy dróg, mostów, szkół, sieci, szpitali, sieci energetycznych, szpitali i tak dalej, takich różnych drobnych rzeczy. Pieniądze na to pochodzą w większości przypadków z funduszy ONZ-owskich, misyjnych, przeznaczonych na misje. W Bośni i Hercegowinie nasz kontyngent jak był, miał taką komórkę 3-4 ludzi w porywach do 5, zajmowali się tym wszystkim, co było potrzebne do niesienia pomocy w rejonie Teslicza. Również współpracowali z naszymi darczyńcami czy organizacjami pozarządowymi, które przyjeżdżały i chciały robić. Małe budżety, coś tam robiły, coś tam pomagały, coś przywoziły. I to było piękne, naprawdę piękne. Proszę Państwa, Pani tu wspomniała o roli UNHCR. Agenda ONZ-owska, która ma nadzór, ma władzę i możliwości organizacyjne w rejonie konfliktów, działania i udzielania pomocy uchodźcom. Miałem możliwość w Gruzji, na pograniczu gruzińsko-abchaskim, być w takim obozie UNHCR. Nie powiem, że nadzorować tę działalność, bo nie chodziło o to, ale zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak to działa. W tym czasie byłem w misji OBWE w Gruzji, strukturą, która w zasadzie zadanie miała polityczne, żadne inne nie wchodziło w grę, tylko polityczne, nawiązanie rozmów i utrzymanie, kontynuacja rozmów między zraśnionymi stronami, a moja obecność w tym obozie UNHCR i później przejazd do Kenionu Kodori, to była jedne z elementów zapoznania się z sytuacją na pograniczu Abchazji i Gruzji. Proszę Państwa, UNHCR korzystał z pomocy wielu organizacji pozarządowych, nie tylko naszych, ale i powiedzmy najbliższych sąsiadów w Gruzji, które nam pomagali. Co mogli. Proszę Państwa, w zasadzie pomoc humanitarną niosą wszystkie państwa. W takiej czy w innej formie. Ta forma CIMIC-u i zespołów odbudowy na dzień dzisiejszy w strukturach kontyngentów jest, że tak powiem, dominująca. Organizacje pozarządowe korzystają z mojego doświadczenia, wiem, z tych struktur, bo i CIMIC-owcy w Bośni korzystali z pomocy, udzielali pomocy organizacjom humanitarnym. W Gruzji CIMIC nie działał, bo nasz kontyngent w Gruzji to było raptem 6 obserwatorów misji ONZ-owskiej, więc możliwości pomocy humanitarnej mieli niewielką, ale natomiast wiem, bo brałem w tym udział, Caritas, ale nie polski, tylko Caritas generalnie jako struktura, przygotował bardzo, bardzo szeroką pomoc humanitarną dla Gruzji i udzielaliśmy zabezpieczenia takiego parasola, powiedzmy, tak jak wspomniałem wcześniej. Konwój był prowadzony przez samochód z naszą flagą, z flagą OBWE. Nasi pracownicy z opaskami OBWE byli w tym konwoju, byli obecni przy rozdawaniu darów, przy przekazywaniu darów, nie przy rozdawaniu, to było przekazywane do organizacji gruzińskich, samorządowych, więc w ten sposób to się odbywało. Czy będą jakieś zmiany w przyszłości? Nie wiem, trudno przewidzieć. Życie produktuje nowe rozwiązania, nowe
sposoby funkcjonowania pomocy. Zobaczymy. Ja się za kilka lat spotkamy, to może. Dziękuję. Sobie pozwolę zapytać, czy może są osoby z publiczności chętne zadać jakieś pytanie panelistom? Pytanie do Pani. Wspomniała Pani o przekazywaniu darów i o zmianie, wiadomo, takiej ciężarówka po prostu przyjeżdża z żywnością, z pomocą, z zabezpieczeniem medycznym. To się zmieniło, Pani powiedziała, na sektor lokalny i gospodarczy. Mam rozumieć, że Państwa gospodarczo, finansowo pomagają bezpośrednio, lokalnie krajom potrzebującym. I w jaki sposób to stało się, czy jest uważane bardziej za bardziej efektywne? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę dwa dni temu nasza organizacja przekazała ponad 43 tysiące dolarów na pomoc Sudanowi Południowemu. I już tłumaczę, jak to wygląda w praktyce, z sytuacji, która tak naprawdę miała dwa dni temu. Ta żywność jest kupowana właśnie w Kenii, jednocześnie, żeby tam kupujemy odpowiednią żywność. To też zrobię taką małą dygresję, że są firmy, które odzywają się do nas, że chcą przekazać jakiś rodzaj żywności do zupełnie abstrakcyjnego rejonu świata, gdzie na przykład lokalna ludność nie je tej maści rzeczy. Więc to jest nawet choćby na poziomie codziennym, ludzkim, ale też właśnie ma to wymiar w dużej mierze ekonomiczny. Po pierwsze, dużo więcej możemy zrobić, jeżeli te środki wydamy na miejscu. Dlatego tak naprawdę w najbliższych dniach odbędą się zakupy żywności, lekarstw i mamy nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni trafią właśnie do ośrodka w Gordim. To jest ośrodek Centrum Dożywiania, które jako BCPM wspieramy. Tak to wygląda na konkretnym przykładzie, jak ta pomoc jest udzielana. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, w razie czego proszę jeszcze o dopytanie, o doprecyzowanie. Tak, tylko dopytanie. Czy na poziomie bardziej lokalnym, żeby po prostu pomóc jak największej liczbie też lokalnych, nie wiem, dostawców, o to chodzi? Tak, bo z jednej strony chodzi o jakby minimalizowanie kosztów, czyli już odchodzi nam koszt transportu, mówiąc już praktycznie. Dwa, angażowanie lokalnych pracowników do tego, żeby byli częścią, to znaczy to jest kwestia kierowców, to jest kwestia osób, które pomagają przy załadunku. Ja mówię bardzo o tej praktycznej stronie, bo głównie tą się zajmuję, jako tą obserwuję, precyzując, bo to jest praca moich kolegów w dużej mierze. Ja mam tylko przyjemność o tej pracy opowiadać. Więc tak, w każdym możliwym sensie to rozwiązanie jest lepsze. Oczywiście, jeżeli mówilibyśmy o sytuacji, nie jesteśmy w stanie kupić żywności w Sudanie Południowym, to jest państwo, w którym nie ma elektryczności, nie ma dróg, nie byłoby to możliwe, ale tak naprawdę, jeżeli mamy państwo, a Kenia jest jednym z szybciej rozwijających się państw kontynentu afrykańskiego, jeżeli my możemy uczestniczyć w tym i pośrednio jeszcze wspierać państwo kenijskie, to robimy to. Więc rzeczywiście cały czas myślimy o tym, co robić, żeby ta pomoc była strategiczna, żeby była jak najbardziej rozległa i żeby przynosiła jak najlepsze rezultaty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze pytanie do pana doktora. Chyba pan chciał coś powiedzieć? Chciałem dodać do tego, co przed chwilą pani powiedziała i wynikające z pytania. Chodzi po prostu o skrócenie drogi, w ogóle całej logistyki. Bo jaki sens jest jechać trzema, pięcioma samochodami z workami mąki, nie wiem, to nawet do tego Sudanu czy gdzieś. Pamiętajmy o tym, że sytuacja w Sudanie Południowym wciąż jest bardzo niestabilna, więc jest to też bardzo niebezpieczne i tak naprawdę trudno byłoby nam wtedy zrealizować ten cel. Tak.
To jeszcze pytanie do pana doktora. W jaki sposób, jako że mówi pan bardziej o przeszłości, w jaki sposób wybierane były kraje, które w pierwszej kolejności potrzebowały i były zaopatrywane w pomoc? Jak były wybierane kraje? Panią, przepraszam. Tu może pytanie, jak były wybierane kraje, w których funkcjonowały nasze kontyngenty wojskowe i udzielane misje. Bo Polska jako taka struktura wojskowa nie wybierała krajów. Spełnienie funkcji misji pokojowej jest związane z przynależnością i wypełnianiem mandatu wynikającego z prac Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest żadna prywatna robota. Natomiast organizacje pozarządowe działają inaczej. One wybierają, mają w swojej strategii działania wybrane kierunki albo obszary funkcjonowania i w zasadzie ich działalność jest, że tak powiem, nieograniczona. Kwestia tylko, co chcą zrobić i czy mają na to środki. Natomiast kontyngenty wojskowe jadą tam, gdzie jest zapotrzebowanie z ramienia Rady Bezpieczeństwa czy sekretarza generalnego albo Departamentu do spraw misji pokojowych, gdzie jest zapotrzebowanie na określone siły i w ramach tej swojej obecności tam zadania pomocy humanitarnej realizują. Tak było i na Bałkanach, tak było i w pewnej części, w tej Kambodży nieszczęsnej i w Iraku czy w Afganistanie. Czy usatysfakcjonowałem Panią, czy nie bardzo? Znaczy, jak zadawałam pytanie, to chodziło mi o coś innego, ale właśnie mi się to wyklarowało, także dziękuję. W razie czego zapraszam na przerwę. Wyjaśnię. Jedno pytanie. Nazwisko autora książki o polskiej eskadrze lotniczej w Etiopii. Grzegorz Ciechanowski. Uniwersytet Szczeciński. Ja pozwolę sobie w takim razie odnieść się do tego, jak wygląda to z perspektywy organizacji pozarządowej, czyli ta decyzja o tym, gdzie jesteśmy jako i gdzie tę pomoc niesiemy. Bo znowu wracam do teraźniejszości, ja dzisiaj będę tą teraźniejszością pozwoliłam sobie w tej dyskusji nie być. Kiedy myślimy o konflikcie syryjskim, to jest wojna, która trwa, przypomnijmy, prawie dekadę. My jako organizacja jesteśmy tam praktycznie od początku, do 2012 roku. Tam też polski kontyngent wojskowy teraz od końca ubiegłego roku jest obecny. Już właśnie to pytanie, czy doprecyzowałam. Dlaczego Liban? Dlaczego w naszym przypadku to był Liban? Konflikt w Syrii doprowadził do tego, że 13 milionów ludzi musiało uciec z domu. 6 milionów z nich to są ludzie, którzy szukali tego bezpieczeństwa przy najbliższych granicach, czyli państwach Bliskiego Wschodu. Liban, w którym my jesteśmy, który stał się takim punktem, takim kluczem dla naszej misji, jest państwem, które w tym momencie z perspektywy całego świata jest państwem najbardziej odczuwającym kryzys uchodźczy. To znaczy w żadnym państwie na świecie na jednego mieszkańca nie przypada tylu uchodźców i uchodźczyń, co w Libanie. Tam mamy 4,5 miliona Libańczyków. Władze libańskie mówią 1,5 miliona Syryjczyków. Według danych ONZ-owskich, oficjalnych, tych zarejestrowanych, to jest ponad 900 tysięcy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia uchodźców palestyńskich, którzy od 1948 roku są w Libanie. To jest państwo wielkości województwa naszego świętokrzyskiego, a jest tam miliony uchodźców i uchodźczyń. Więc to jest państwo, które teraz rzeczywiście o tę pomoc woła. To jest klucz, czyli ta sytuacja w danym państwie, też pewnie to doświadczenie w dużej mierze
którym dysponuje prezes naszej fundacji, który tak naprawdę kilkanaście lat spędził pracując w różnych strukturach ONZ-owskich właśnie. Więc to pozwala nam precyzyjnie jakby wybierać te miejsca, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie realnie pomóc. Nie wiem, czy mamy na to czas, żeby opowiadać w jaki sposób, bo chętnie bym kilka słów powiedziała, ale nie chcę też Państwa zasypywać i zanudzać, bo możemy to zrobić później, ale robimy to i właśnie poprzez współpracę z Polską Pomocą, poprzez szeroką współpracę z ONZ-em we wszystkich sektorach. To jest sektor edukacji, schronień, tak zwany shelter, to tak w tej koniunkturze, znaczy w nomenklaturze, przepraszam, ONZ-owskiej jest nazywane. Bardzo wiele aspektów, bardzo wiele państw, więc ja mogłabym mówić i nie przestawać i nie chcę tego robić. Jeśli mogę tylko skorzystać z okazji, bo to jest rzecz dość unikalna jak na Polskę i chodzi jakby, i dotyczy współpracy bezpośrednio właśnie ONZ-u i PCPM-u, czyli Polski. Jest to struktura Emergency Medical Team, bo mówimy o pomocy humanitarnej. Ta pomoc humanitarna jest coś takiego pomoc natychmiastowa, to znaczy w sytuacji, kiedy mówimy o katastrofach, o wydarzeniach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Kryzysowych, dokładnie. I w ramach Fundacji PCPM zaczął działać właśnie zespół szybkiego reagowania. To jest zespół, który jest koordynowany właśnie przez WHO, Światową Organizację Zdrowia. Mamy doświadczenia między innymi właśnie z trzęsienia ziemi w Nepalu, czy powodzi w Peru, czy teraz w latach ubiegłych byliśmy między innymi na pograniczu Sudanu Południowego i Ugandy, gdzie realizowaliśmy też projekt humanitarny, nieśliśmy stricte pomoc medyczną. To jest jedyny w Polsce, jeden z kilku w Europie takich zespołów szybkiego reagowania. On się składa, dlatego o tym wspominam, bo to też jest ważne i to też jest związane gdzieś z takim obrazkiem osoby, która niesie tam pomoc humanitarną, to jest 100 medyków. Nazywamy ich wolontariuszami, ale to są ludzie różnych medycznych specjalności. To są lekarze, ordynatorzy, chirurdzy, chirurżki, pielęgniarki. Osoby, które na co dzień pracują w polskich przychodniach, szpitalach, ale w sytuacji, kiedy dostaną właśnie alert Światowej Organizacji Zdrowia, w ciągu 48 godzin są w stanie dotrzeć w dowolne miejsce na mapie świata. Mamy w magazynach w Polsce przygotowane szpitale polowe, które sprawdzaliśmy, rozkładaliśmy je także w Polsce. Można je rozłożyć sprawnie tak naprawdę w ciągu kilku godzin. I w październiku roku ubiegłego otrzymaliśmy certyfikację właśnie Światowej Organizacji Zdrowia. W tym momencie jesteśmy jedynym takim emergency team w Polsce i jednym z 7 na świecie działających przy organizacji pozarządowej, przy NGO. Ogólnie jest 29 takich, bo one czasami działają przy rządach. Ale jeśli chodzi o to, myślę, że to też jest ważne, że jeżeli jako przedstawicielka organizacji pozarządowej, a rozmawiamy tu dużo głównie o działaniach ONZ-u, ja jestem jednak bliżej, jesteśmy związani z rodziną ONZ-owską, ale właśnie to jest chyba najlepszy wyraz tego, jak ta współpraca wygląda. Więc cieszymy się, że możemy tę pomoc ratunkową stricte, jeżeli będzie taka potrzeba, w każdej chwili nieść. Oby nie, jakby takim celem, to też jest hasło, które powtarzamy w ramach naszej organizacji, żeby naszym marzeniem jest, żebyśmy byli bezrobotni, bo to znaczyłoby, że już nigdzie tej pomocy udzielać nie trzeba. Niestety, to już może znowu nie będę zasypywać statystykami, to co widzimy, to o czym na samym początku wspominał pan Adam, raczej optymizmem nie napawa i napawać nie będzie. Chciałbym zadać takie pytanie. Ile takie mniej więcej właśnie w Libanie właśnie z tych uchodźców na jednego? Właśnie, dziękuję za to doprecyzowanie, bo ja nie wspomniałam. Myślę, że to jest co piąta osoba jest uchodźcą.
Z tego co wiem, w Jordanii co dziesiąta, bo to są Jordania, Turcja tak naprawdę przyjęła najwięcej, to jest ponad 3,7 miliona ludzi. Erdoğan dziś powtarza, że nie przyjmie ani jednej osoby więcej, no ale jest to wciąż jakby największa liczba osób przyjętych przez państwo. Niemniej Turcja jest nieporównywalnie większym krajem, też o innej gospodarce. Jakby wiemy, co się dzieje teraz w Libanie, sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Liban jako niegdyś Szwajcaria Bliskiego Wschodu, oparta właśnie znaczy słynna z tego, że tak naprawdę udzieliła kredytów bankowych. To było rzeczywiście, tak, to był rzeczywiście moc tego państwa. To się zmieniło między innymi też właśnie poprzez kryzys syryjski. To jest zupełnie też inny temat i na inną rozmowę. Ale tak, myślę, że to jest tak co piąta osoba. W większości oni się... Te osoby, które uciekły przed wojną, w większości zamieszkują rejony północy Libanu. To jest z jednej strony Dolina Beka, to jest ta dolina, która jest, mówiąc ładnie, zarządzana przez Hezbollah, gdzie my też działamy jako PCPM i też gdzie tę pomoc realizujemy. Też jako jeden z niewielu NGO-sów byliśmy w Dolinie Beka. Dostałam taką informację, że w roku ubiegłym byliśmy jednym z naprawdę z kilku na świecie, którzy tam się zdecydował działać. Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie. Jakie są formy i możliwości zabezpieczania się, że pomoc humanitarna trafiająca w konkretne miejsce nie powoduje działań, bo rozumiem, że to dystrybucja tych dóbr, które tam napływają, jest w dużej mierze przy udziale miejscowych urzędników, funkcjonariuszy, no bo ktoś się musi tym zajmować. Jakie są formy zabezpieczeń, że ta pomoc nie trafia właśnie gdzieś na czarny rynek przez skorumpowanych urzędników, nieuczciwych funkcjonariuszy, a trafia rzeczywiście do najbardziej potrzebujących? Jakie mamy możliwości sprawdzania i dobierania odpowiednich ludzi do tych działań? Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz i my jako, mówię oczywiście cały czas z perspektywy organizacji pozarządowej, jak to wygląda. My misje prowadzimy czy w Libanie, czy w Palestynie. To są misje długoletnie i one opierają się na tym, że my jesteśmy jedyną polską organizacją zarejestrowaną w Libanie. Jesteśmy też zarejestrowani w Kenii. To znaczy my pracujemy, osoby, które odprowadzały tam podatki między innymi, więc odpowiedź jest prosta, my po prostu tam fizycznie jesteśmy. W większości oczywiście naszymi współpracownikami są osoby, które mieszkają w danym rejonie świata, koordynatorzy czy koordynatorki to są osoby, które całym projektem zarządzają, potem wracają do Polski i przygotowują wszelkie rozliczenia, bo tak naprawdę pomoc humanitarna, rozwojowa to jest tak naprawdę w dużej mierze siedzenie w stosie dokumentów, żeby właśnie tak naprawdę każda złotówka była wpisana w odpowiednim punkcie, wszelkie te bezpieczniki. No one polegają na tym, że no my po prostu jakby koordynujemy bezpośrednio tę pomoc. Na przykład na przykładzie Arsalu, o którym wspomniałam chwilę wcześniej, nasi pracownicy odwiedzali namiot po namiocie w libańskim Arsalu, sprawdzając, jakie są potrzeby, bo to jest ten moment, w którym Arsal jest na wysokości 1600 metrów, więc ta temperatura tam jest wyjątkowo niska i może nam się wydawać to abstrakcyjne, ale w tym momencie w Libanie mówimy o opadach śniegu. Część znajomych Libańczyków z Bejrutu opowiadała o tym, że ona nawet nie miała pojęcia o tym, co dzieje się w Arsalu, w obrębie własnego państwa, bo gdzieś tam się tym nie interesowała, a w tym momencie te namioty są zasypane śniegiem, więc ta sytuacja jest rzeczywiście szalenie trudna.
po drugiej stronie granicy, czyli właśnie na prowincji Idlib, która teraz jest na oczach całego świata, mówimy o podobnej sytuacji. I najnowsze raporty, które widziałam, pokazywały o kilku przypadkach zamarznięć. To znaczy, to jest historia sprzed 4 dni półtorarocznej Iman, która mieszkała w jednym z obozów, ten obóz się nazywał Marat. I pozwolę sobie tę historię Państwu powiedzieć, bo wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby ta historia poszła z nami dalej, gdzieś wybrzmiała. To jest historia rodziny, która nie miała gdzie się schronić właśnie, będąc na północno-zachodniej części Syrii. To była dla nich kolejna ucieczka, piąta, szósta, z punktu A do punktu B w obrębie jednego państwa. Ta pogoda drastycznie się pogorszyła. Ahmad, czyli ojciec tej półtorarocznej dziewczynki, postanowił tę córeczkę, która zaczynała się czuć coraz gorzej. Dlaczego? Schronienie, w którym przebywali, nie miało ani drzwi, ani okien. A pogoda nie ułatwiała. Nocą ta temperatura sięgnęła minus 7 stopni tego dnia, o którym Państwu opowiadam. Więc zdesperowany ojciec postanowił udać się w pierwszą podróż do najbliższego szpitala. Ta podróż trwała kilka godzin. Skończyła się tym, że mała Iman umarła z zimna. I lekarz, który przyjmował tę małą pacjentkę, powiedział, że zmarła już w drodze, czyli od godziny nie żyła. To jest sytuacja, która teraz panuje w północno-zachodniej Syrii. To jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy w takiej sytuacji trudnej mogą się znaleźć. Każda z rodzin może być rodziną Iman. Najnowsze dane, o których mówił Mark Lowcock, to jest 900 tysięcy ludzi. To 900 tysięcy ludzi, którzy teraz tak naprawdę nie mają gdzie się znaleźć. Więc po obu stronach granicy mówimy o rzeczywiście bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Rozwinęłam tę myśl, jesteśmy na miejscu. Jeśli chodzi o tę zbiórkę, bo prowadzimy zbiórkę na północną zachodnią Syrię, tutaj współpracować będziemy przy przekazaniu schronień, które wysłać chcemy, już właśnie z agentą ONZ-owską. W Libanie mamy swoje struktury, swoje biuro, jesteśmy tam formalnie zarejestrowani, jesteśmy libańskimi pracownikami. Mówię tutaj trochę na wyrost, bo to moi koledzy. I w państwach, w których pracujemy. Tak? To jest wieloletnia misja, która pozwala nam na to, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, jak każda złotówka jest wydana. Jesteśmy absolutnie w stanie zweryfikować każdą najmniejszą wpłatę, gdzie ona została przekierowana. I to jest chyba też kluczowe, że buduje to zaufanie, że te pieniądze po prostu nigdzie po drodze się nie rozchodzą. Pytanko do pana doktora. Przepraszam, może uzupełnię do tego, co pani powiedziała przed chwileczką. Praktycznie realizowana jest kontrola na miejscu przez tych, którzy dostarczają, ale tak jak w przypadku dostarczania pod parasolem kontyngentu polskiego, co z własnego doświadczenia mówię, byliśmy oficerowie, pracownicy kontyngentu jeździli do tych punktów przekazania uzbrojenia i tam darów i tam, że tak powiem, weryfikowali, komu zostało przydzielone. W Gruzji po przekazaniu pomocy humanitarnej do magazynów rządowych, no jeżeli, znaczy w Gruzji, ja mówię w tej chwili o południowej Osetii, chcę powiedzieć, o miejscowości Cimbali, czyli stolicy południowej Osetii. Po przekazaniu pomocy humanitarnej dla rządu południowej Osetii, jakbyśmy na to nie patrzyli, rządu południowej Osetii, zostały one złożone, zamknięte, oplombowane. Jestem po 15 czy 20 latach pewny, że one stamtąd nie wyszły w sposób niekontrolowany. Do tego mam świadomość. Poza tym były wyznaczone, proszę Państwa, w południowej Osetii, w Cimbali, trzy sklepy, gdzie ta pomoc humanitarna była wydawana na zapokwitowanie.
i w swojej obecności w Cynwali, w którejś tam przejeździe, do takiego sklepu poszedłem i taką listę sprawdziłem, zobaczyłem, jak wygląda. Ja akurat miałem to szczęście, pamiętam to i mówię to w oczy wszystkim, że przy mnie przyszły dwie osoby po to, żeby swoją działkę, ten kilogram, czy dwa kilogramy mąki i oleju, coś tam odebrać i podpisywały to. Więc mam świadomość, że jest to pilnowane. Proszę Państwa, czy coś ucieknie, przejdzie gdzieś bokiem, no ludzie są tylko ludźmi. No jakby nie patrzeć, jakby nie zastawić sidła, to zawsze ktoś coś potrafi, że tak powiem, w swoim kierunku zabrać. Nie chcę osądzać nikogo, proszę Państwa, ale mówię, to co ja widziałem w Gruzji, w południowej Osetii, tak to było robione. Dziękuję. Tak pytanie gdzieś. Właśnie ja pytanie do Pana doktora. Panie doktorze, dlaczego jest tak słaba reakcja Organizacji Narodów Zjednoczonych, głównego organu ONZ Rady Bezpieczeństwa, związanego z konfliktem w strasznej wojnie zniszczającej wojny domowej, czy te katastrofy humanitarne. Świat w ogóle zorganizowany nie reaguje i nie widzi tego. To jest do Pana doktora, a do Pani, jak wygląda udział organizacji ONZ-owskich, współpracujących z tym organizacją, jak wygląda pomoc właśnie tej organizacji w odbudowie paletów. Proszę Państwa, dlaczego? Nie potrafię odpowiedzieć dlaczego. Znaczy, nie potrafię odpowiedzieć. No, sprawa jest, jak Państwo wiedzą, czysto polityczna. I na początku, zaraz na wstępie, padło zdanie, że ONZ jest traktowane jako struktura czasu przeszłego. Proszę Państwa, skład Rady Bezpieczeństwa taki jest, jaki jest. Głosy są tak rozdane, jako są. Rada Bezpieczeństwa nie stali członkowie tam, gdzie i Polska od czasu do czasu jest. Też ma skład regionalny. I nici regionalnych powiązań i interesów państw są. To jest skomplikowane, no powiedzmy tak. Kto kogo popiera, jaki ma interes narodowy, interes międzynarodowy, interesy, nie wiem, gospodarcze. Od tego wszystko zależy. Jeżeli patrzeć w książki, w dokumenty wydane przez Radę Bezpieczeństwa czy przez Departament do Spraw Operacji Pokojowych, sprawa jest prosta. Sytuacja kryzysowa się zbliża, obserwowana jest, monitorowana, przygotowany jest kontyngent i w razie czego jest otwierana misja. Podobne sytuacje dzieją się, proszę Państwa, w Unii Europejskiej czy w NATO. W NATO jesteśmy o tyle dobrej sytuacji, jeżeli można tu trochę odskoczyć, że są tak zwane NATO Reaction Forces, siły reagowania NATO, które w razie potrzeby są w ciągu w zasadzie tygodnia, mają możliwość przerzucania w rejon kryzysu. Tak było w czasie trzęsienia ziemi w Pakistanie w 2005 roku, gdzie polscy saperzy pojechali w ramach tych sił reagowania NATO do Pakistanu i tam zrobili kawał dobrej roboty. Czy Rada Bezpieczeństwa się poprawi, uzyska większą skuteczność działania? Nie wiem. I od kilku lat trwa dyskusja na temat tego, jak zreformować ONZ. Kierunków i takiej prawdziwej chęci, określam to na swoją odpowiedzialność, nie mieszając to nikogo, nie widać. Ja nie widzę przynajmniej. Na dzień dzisiejszy. Nie wiem, co będzie. Chciałbym powiedzieć, że głównym płatnikiem, główną składkę, to największą płacą jest Stany Zjednoczone.
Sam pan sobie odpowiedział. Jeżeli mogę tutaj utnę, z racji tego, że mamy 10 minut. Ja tylko odpowiem na pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Tak, pozwolę sobie, bo tutaj chciałabym zostawić pana bez odpowiedzi, chyba że możemy to zrobić już po panelu, nie wiem. Dosłownie postaram się bardzo krótko w takim razie. Dziękuję, że wspomniał pan o Aleppo. To jest takie miejsce symboliczne, miasto symboliczne, ale tak naprawdę pamiętajmy o tym, że 40% infrastruktury całego państwa, jakim jest Syria, zostało zrównane z ziemią. Szacunki mówią o tym, że odbudowa tego państwa może zająć od 20 do 70. Te zniszczenia są większe niż w Polsce po II wojnie światowej. Więc przed nami duże wyzwania tak naprawdę. Mam nadzieję, że polskie organizacje będą uczestniczyć w odbudowie tego państwa tak długo, jak mówimy tam o toczącym się konflikcie zbrojnym. Te działania nie mogą być w naturalny sposób rozpoczęte, ale to, co już bardzo krótko, my uczestniczymy w odbudowie krajów, między innymi poprzez współpracę właśnie z Unią Europejską, między innymi w Iraku, gdzie współpracujemy z lokalnymi władzami na poziomie tworzenia strategii odbudowy, bo to jest tak, że te wewnętrzne migracje powodują, że na przykład w danym miejscu na świecie mieszka dwa razy tyle osób. To samo jest na przykład w Libanie, tylko z innego powodu, właśnie napływ uchodźców z zewnątrz powodował, że na przykład wioska Andaket ma dwa razy więcej osób i oczyszczalnie ścieków nie są w stanie zajmować się, mówiąc kolokwialnie, tak dużą liczbą użytkowników. Więc to, co na przykład zrobiliśmy, rozbudowaliśmy oczyszczalnię, która teraz jest zdolna do pomocy dwa razy większej liczbie ludzi. A dlaczego to nas dotyczy? Dlatego, że wylewające się ścieki zanieczyszczają pola, powodują, że nagle nie ma owoców, które z tych pól moglibyśmy zmierać. Kolejne jest rzeka Litani, która bezpośrednio wpływa do Morza Śródziemnego, czyli wspólnego morza. Więc tak naprawdę to wszystko ma bardzo, bardzo duży wpływ. To też są właśnie między innymi polskie środki, które udało nam się właśnie pozyskać. To są takie mikrodziałania, które, bo to też jest istotne, że my możemy, to jest powrót do pytania z wcześniej, to są te bezpieczniki, które my mamy, bo jesteśmy na miejscu, ale oczywiście to są działania w pewnej skali mikro. My jesteśmy jedną z wielu organizacji. Tak naprawdę to działanie, które mamy teraz, moglibyśmy znacznie, znacznie rozszerzyć, bo mamy do tego narzędzia, ale oczywiście to jest zawsze kwestia budżetu. W tym miejscu pozwolę urwać tą wypowiedź. Mamy tutaj jeszcze na sali dwa ostatnie pytania i bardzo bym prosił o zwięzłe pytanie, jak i zwięzłe odpowiedzi, ze względu niestety na rekord czasowy. Dzień dobry, Rafał Górski. Ja mam pytanie w kontekście tej największej składki, którą w ONZ-cie mają Stany Zjednoczone. Co by się musiało politycznie zmienić w podejściu Stanów Zjednoczonych do ONZ-u, żeby ta organizacja przestała być fikcją? Jedna rzecz. Przepraszam pana, ONZ nie jest fikcją. Jej działania nie są fikcyjne, są jak najbardziej prawdziwe, chociaż tak jak pomoc humanitarna jest procesem bardzo złożonym, skomplikowanym i działalność tych wszystkich, którzy udzielają pomoc, zasługuje na uznanie. Co by trzeba było zrobić? Odpowiem tak, jak już odpowiedziałem panu, no nie wiem, co by trzeba było zrobić. Chyba nie myśli pan w podtekście, że potrzebowałaby trzecia wojna światowa i stworzenie nowej organizacji na gruzach ONZ-u. Tak jak ONZ powstało na gruzach Ligi Narodów. Chyba nie o to nam chodzi. Musimy myśleć nad tym, jak zreformować działania. Może ten pomysł obecnego sekretarza generalnego, żebyśmy wypracowali różnego rodzaju pomysły w ramach opcji 2030. To jest coś takiego, co mogłoby dać impuls do zmiany funkcjonowania, czy zmiany odpowiedzialności za podejmowane decyzje. No,
proszę Państwa, weźmy pod uwagę Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, to odbywa się 2 razy w ciągu roku. Przyjeżdżają przywódcy, każdy wchodzi pięknie na mównicę, deklaruje coś tam, rozjeżdżają się i nad tym pracują. To nie to, że deklaruje i się rozjeżdżają, nie, bo te deklaracje są brane w poszczególne komitety, wydziały są opracowane, analizowane, ale wiecie Państwo, jak podejmowany jest konsensus jakiegokolwiek działania, tym bardziej, gdzie wchodzą w grę interesy polityczne, gospodarcze, strategia wręcz, strategia, geostrategia. Tu nie ma, zmieni się. Nie wiem, no zakładamy, że wypracujemy po tym naszym spotkaniu, może jakiś się pomysł zrodzi w głowach Państwa, że... Dziękuję. Nie wiem, czy Panu usatysfakcjonowałem, czy nie, ale... Że tak nie. Niestety nie. Domyślam się. To jest już ostatnie pytanie na sali, jeżeli mogę prosić. Części. Pierwsza to do Pani. Pani doświadczenia w realizacji programów pomocy rozwojowej, humanitarnej w ramach projektów ONZ-owskich i projektów narodowych, rządowych, polskich. Na ile biurokracja rządowa polska była bardziej uciążliwa od ONZ-owskiej? A drugie o pewną konkurencję. Znaczy pomoc humanitarna jest ona jako inwestycja, tak? Jako pewien wymiar także PR-owy kraju, tak? Jest pytanie, na ile możemy pogodzić ten PR narodowy, przekazując te środki w ramach jednak globalnych projektów ONZ-owskich, tak? Na ile to się rozjeżdża, na ile to możemy połączyć, tak aby nie było pewnej konkurencji, która de facto zmniejsza skalę pomocy, tak? Bo jak się wyda 300 tysięcy dolarów przez podmiot ONZ-owski, a 300 tysięcy narodowo, to tam jest konkurencja, pomoc się rozmywa. ONZ-owska to jest jednak pomoc koordynowana na wyższym poziomie. To znaczy, ja bym tutaj pozwoliła sobie do końca się nie zgodzić, jeśli chodzi o ten poziom udzielanej pomocy, bo tak naprawdę po pierwsze nie ma mowy o konkurencji, dlatego że to gdzieś tam padło, jesteśmy częścią rodziny ONZ-owskiej, to znaczy nie ma działania organizacji pozarządowych bez współpracy z ONZ-em. Mówię o pomocy rządowej, znaczy, że rządy jednak konkurują pomiędzy sobą. Część rządu koncentruje się na współpracy z ONZ-em, część jednak to znaczy, prowadzi samodzielną. Cieszmy się, czy jakby była konkurencja, kto więcej chce przeznaczyć, no, jak najbardziej, to znaczy tylko z korzyścią dla ludzi potrzebujących pomocy. Ale to, co myślę, że jest ciekawym aspektem, który Pan w swoim pytaniu zawarł, jest to, że rzeczywiście, jeżeli przekażemy 300 tysięcy dolarów do agendy ONZ-owskiej, a 300 tysięcy dolarów do organizacji pozarządowej, to tak naprawdę, jeżeli rozmawialibyśmy o widoczności, o obecności danego państwa w danym rejonie świata, to oczywiście organizacja pozarządowa będzie w stanie zrealizować więcej, dlatego że po pierwsze ten budżet jest dostrzegalny i jest widoczny, po drugie on się właśnie gdzieś nie ma te wszelkie bezpieczniki, o których wcześniej pytał. Tutaj niestety nie przedstawił się Pan, nie lubię się nie posługiwać nazwiskami, ale tutaj nasz przedpytający, przedmówca. Więc tak naprawdę na tej płaszczyźnie my możemy zrealizować więcej, bo te środki są stricte przeznaczane na konkretną pomoc, zwłaszcza jeżeli mamy wypracowane mechanizmy tej pomocy. My je mamy i tak naprawdę od 2012 roku UNHCR jest naszym współpracownikiem w tej materii, że on dysponuje tą bazą danych, o której wspominałam, i on tak naprawdę rozdziela, powiedzmy, organizacji takiej jak my na całym świecie, działających na przykład w Libanie, jest
jest kilka i każda ma swój sektor, jest kilka, kilkanaście, każda ma swój sektor i nie ma mowy o dublowaniu pomocy, więc nie ma mowy o konkurencji. Jest to koordynowane właśnie, to jest ta rzecz, za którą ONZ możemy przede wszystkim doceniać, czyli właśnie ten wątek, jakby ta koordynacja. A tym sposobem, który pomoże rozwiązać problemy, które się zmaga, może być może jest to przekierowanie uwagi na organizacje, które mają doświadczenia i są w stanie realizować właśnie poprzez współpracę z ONZ te projekty już, czyli dane państwa mają swoje organizacje, NGOsy i te projekty wdrażają. Być może to jest najlepszy sposób na to, żeby te środki mimo wszystko kierować i realizować te projekty poprzez jakby tak jakby państwa je realizują, a nie jest to jakaś wspólna pula, która gdzieś się rozpływa. Być może to jest to rozwiązanie, nie wiem, czy pan doktor na to. Dwie minuty. Proszę patrzeć na zegarek. Ja zrozumiałem pańskie pytanie, jak jest, czy jest międzyrządowym programem, a społecznym, NGO-sowskim jakaś współzależność, czy szeroko rozumiana niestrawność, no powiedzmy. Sądzę, że nie. W tej chwili na dzień dzisiejszy nie powiem Państwu, Panu i Państwu, ale 2-3 lata temu interesowałem się problemem, jak nasz MSZ udziela pomocy społecznej. Tam jest, znaczy w MSZ-cie są odpowiednie, jest komórka, są fundusze i programy, które realizuje MSZ bezpośrednio z poszczególnymi państwami. Dalej nie rozszerzam, trzeba sprawdzić, czy na dzień dzisiejszy na stronie internetowej tak jest. Polskie organizacje składają projekty i dostają wtedy budżety, które mogą w danym państwie realizować. Jest to na zasadzie konkursowej, projektowej. To jest tak, że trzeba napisać dobry projekt, który się obroni, który jakby pokazuje, że ta pomoc będzie jak najskuteczniejsza i w ten sposób te fundusze można utrzymać. Jeśli chodzi o te fundusze, które pozyskujemy na przykład w ramach właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych, to wynika z takiej... Jakby ONZ obserwuje, powiedzmy, od kilku lat zobaczył, że PCPM jest w Libanie. My mieliśmy duży projekt realizowany właśnie przez polską pomoc dotyczący działań przeciwpożarowych w obozach dla uchodźców i uchodźczyń. I później dostaliśmy w ramach UNOCHA jakby środki na to, żeby kontynuować ten projekt. Więc to pokazuje, że to, co zostało zrobione przez nas, zostaje dostrzeżone i docenione i my dostajemy konkretne, kolejne środki. To pokazuje też, udowadnia, że nie ma tej konkurencji, tylko jest to współpraca. Myślę, że tą konkluzją możemy zakończyć nasz panel. Chciałbym serdecznie podziękować pani Aleksandrze Rutkowskiej i panu doktorowi Czesławowi Marcinkowskiemu za pełnienie roli naszych ekspertów w trakcie tego panelu. Dziękuję również za pytania, które padły z sali. Bardzo dziękuję za przybycie. Na ten moment przejdziemy do przerwy na poczęstunek i rozmów w kuluarach. Przerwa będzie trwała do godziny 12.30, a już od godziny 12.30 rozpoczniemy kolejny panel. Dziś jesteśmy tu, jak gdzie chcemy być jutro. Kadencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i Radzie Praw Człowieka oraz plany na przyszłą rolę Polski w ONZ. Dziękuję bardzo.